Ale chodź na górę najpierw. Siemanko, moi mili, dzisiaj zwiedzamy tutaj taki fajny park, który się mieści w Bujakowie, w Mikołowie. I jest ciekawy, bo jest urządzony na dawnym terenie wojskowym. Znajdują się tu też bunkry gdzieniegdzie. Jest fajny plac zabaw i naprawdę przyjemne miejsce. Park botaniczny również. Pewnie jakiś taki bunkier był też. To nie bunkier, tylko to był taki wjazd dla pojazdów wojskowych. Taki garaż w zasadzie. Tak czy inaczej, jakby tak się zakręcić koło tych bunkrów. Szkoda, że pozamykane niestety te bunkry są. Tutaj słyszałam, że się odbywa w ogóle coś takiego jak Dzień Geologa w tej restauracji. O, patrz, jaki ptaszek! Jak on śpiewa? Co to za jeden? Ej, ty! Cicho bądź, bo chcę do niego podejść. Sorry, ja. Patrz, jaki on jest ładny. Cześć, ptaszku! Nie uciekaj! O, i uciekł. No to tyle go mamy. Chyba trochę ciszej, to kto wie, może by się coś tam udało trochę nagrać. Patrz, masz wystawę jakąś, jakieś zdjęcia w krainie tulipanów. Ale czemu tulipanów? To w ogóle nie wygląda jak tulipan. Tak się nazywa, rozumiem, wystawa, ale niekoniecznie tulipany. No to dziwne. Teraz idę ugotować w kotle córkę. Bo jest nie do wytrzymania. Mówię poważnie, to jest kocioł parowy. Właś i idę się ugotować. Co to jest?
To w ogóle jak ja myślałam, że tam się da wyjść, ale... To w ogóle jak... Tu masz takie fajne okienko. Echo! Jak to działał taki kocioł? Tutaj właśnie dobrze widać, że było to po jednostce wojskowej, po tej bramie, po tym wjeździe. No i tam te wszystkie ślady bunkrów. Bardzo fajnie zagospodarowany teren. Jak na właśnie byłą jednostkę wojskową, to super to wymyślili.